O banksterach stało się głośno już w tamtym tygodniu. No i wtedy rozmawiałyśmy z prawdziwymi banksterami, czyli Tomaszem Karolakiem i Kasią Zawadzką, którzy wcielili się w rolę złych bankierów, a dzisiaj ofiary tychże. Tak, jesteśmy ofiarami. Czyli faktycznie. Antek Królikowski, Rafał Zawierucha. Tak, no właśnie ja chyba jestem totalną ofiarą. Tak, ale nie zdradzaj wszystkiego, no błagam cię. Nie, no absolutnie, no. Ale ja tak też chcę zachęcić, żeby teraz ludzie poszli i powiedzieli, jak to totalna ofiara. A tam się okazuje, że ma rodzinę, rozwija się i tak dalej. Ale zamotałeś. Będziemy potem test robić ze znajomości banksterów. Dokładnie. Czy jesteście posiadaczami, jeżeli mogę takie prywatne pytanie zadać, kredytu, tego, o którym właśnie ten film traktuje? Ja niestety nie. Jak to niestety? Na szczęście. No nie, bo teraz się okazuje, że można walczyć o to i można odzyskać dużo. Są procesy, zachodzą i tak dalej. Ale to trwa latami. To trwa latami, to nie jest takie proste. U mnie w rodzinie są takie kredyty i właśnie jeden z takich kredytów też jest w sądzie. Sprawa w toku, no nie jest to nic przyjemnego. Tym bardziej cieszę się, że wziąłem udział w tym filmie, żeby gdzieś tam w jakiś sposób odegrać się na tych kredytach frankowych, no bo faktycznie to jest dramat wielu ludzi i cieszę się, że ten film powstał. Tak, my często mówimy zresztą o tym w Dzień Dobry TVN, też spotykamy się z tymi, którzy te kredyty mają, ale tak pomyślałam sobie, że to jest taki film, który podejmuje bardzo ważny społecznie temat, a jednak podany jest... Powiedzmy w formie rozrywkowej, bo ten film się dobrze ogląda, tak? To jest dobre rozrywkowe również kino, które wkurza tak do granic. Tak, tutaj nie ma, tutaj nie było zadaniem naszym w ogóle wszystkich twórców, producentów, reżysera oskarżyć kogoś, czy pójść na wojnę i tak dalej, zdołować. Nie, myślę, że takim głównym celem, przynajmniej dla mnie, płynącym z tego filmu jest to, żebyśmy dbali po prostu o swoje finanse, o swoje kontrakty, umowy, czytali to dokładnie. A sporo można się z tego filmu nauczyć. Można się nauczyć. Myślę, że ten tak zwany zachód w procedurach wchodzi do nas pomału, do tej Polski i w tych wszystkich rzeczach związanych właśnie z umowami, z kredytami, z bankami, z biurem obsługi klienta i tak dalej. Więc myślę, że to też jest dotknięcie tego. Ty w filmie masz firmę na głowie, która i chce przebojem wkroczyć na rynek. Ty z kolei masz rodzinę na głowie, kochasz tę swoją rodzinę i chcesz jej przybliżyć nieba, tak? I wszystko za pomocą kredytu. No tak, nie ma trochę wyjścia. Trzeba sobie radzić. Warto podkreślić, że w filmie mamy taką delikatną cofkę czasową, mniej więcej o 10 lat, gdzie tak naprawdę to troszkę ponad 10 lat, gdzie to jest niby stosunkowo niedawno, ale jaki to jest kawał czasu. Ja sprawdzałam komórki, jakie do was dzwonią. Ale właśnie tak, to jest symbol czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy smartfonów, a gadaliśmy na tych komunikatorach Nokia. I też w filmie jest to zobrazowane. Także też po prostu cofamy się trochę w czasie, żeby gdzieś pokazać... Oddać klimat. Żeby oddać klimat, a jednocześnie cofamy się, a opowiadamy o czymś, co nadal jest problemem również dzisiaj. Czyli dotykamy jakiegoś takiego uniwersalnego problemu, mam wrażenie. I wierzę, że jakoś tak... Problemu frankowców, problemu kredytów, problemu umów. Ale czytaliście historię tych ludzi autentyczne wcześniej, zanim się wcieliliście w swoje role, zwłaszcza ty, który nie miałeś do czynienia z frankami? Znaczy, były te oczywiście też takie momenty, takie dramaty ludzkie. No, facet, który naprawdę chciał rozwinąć swoją firmę, który miał marzenia, który idzie do banku i jeżeli dostaje ofertę tak korzystną, no to byłby głupcem, gdyby tego nie wziął, bo bank... Pada zresztą to zdanie, jest instytucją zaufania publicznego. I na tym ludzie jak gdyby od razu wierzyli. Natomiast jeśli chodzi o takich ludzi, czytałem te historie, też oczywiście te dramaty. W rodzinie sam też mam osoby, które wzięły i do dzisiaj też się borykają z tym tematem. Także, a dodatkowo myślę, naszą robotą było po prostu stworzenie postaci na bazie, a nie jeden do jeden. Jak gdyby, żeby to było właśnie pokazane w ten sposób. Bo to jest też taki film o zawiedzionych marzeniach, prawda? My wtedy wszyscy stanęliśmy przed takimi perspektywami bardzo szerokimi i dużo nam obiecywano, a wiele osób... Tak naprawdę te marzenia musiało gdzieś pogrzebać twój bohater. No i właśnie wpadli w taką pułapkę, z której bardzo ciężko jest wyjść. No tutaj przykład bohatera granego przez Rafała Artura, to obrazuje bardzo, bardzo, bardzo mocno, bez spoilerów oczywiście. Ale tak jak właśnie powiedziałyście, że ten film się dobrze ogląda, że on jest w akcji, on jest w zdarzeniach opowiedziany, zmontowany, że nie ma tam jakiegoś, przynajmniej dla mnie osobiście, jakiegoś przeciągania na siłę wątków czy pokazywania.
Słuchajcie, czy myślicie, że może się zmienić obraz frankowiczów w oczach tych, którzy brali kredyt w złotówkach? Bo pojawiła się taki w pewnym momencie zawiść. A co wam państwo będzie pomagało? Trzeba było nie brać tego kredytu. Sami sobie winni. Tak, sami sobie. Myślę, że przy tym filmie tak. Bo to też były takie głosy moich znajomych, którzy oglądali ten film, że po obejrzeniu mówią, że no, oni nie zdawali sobie sprawy, że to, tak. Że to faktycznie takie tragedie. Później odnosisz się do internetu, zaglądasz, no i czytasz, że naprawdę takie zdarzenia miały miejsce. Naprawdę takie dramaty były. Słuchajcie, tak podpytujemy wszystkich aktorów, którzy do nas przychodzą. Jak u was teraz z pracą, jak w tej sytuacji covidowej? Jesteście gdzieś na planach? Coś robicie? Jeśli chodzi o mnie, no to... Czekam tak naprawdę. To jest jakby taki czas wyczekiwania na jakiś taki spokojniejszy moment. Jakieś tam plany są, ale czuję, że dopiero do takiej poważniejszej pracy to przystąpimy w przyszłym roku, bo no, jest na razie naprawdę ciężko i jakoś już też wszyscy się połapali, że jeżeli można zostać w domu, odpuścić sobie pewne tematy, to, no, to warto to robić. Żebyśmy może za chwilę wrócili i może a jesteś gdzieś tam, Antek, zawiedziony, bo to akurat dwa duże filmy, dwie duże role i akurat w takich czasach, kiedy nie możemy iść tak tłumnie do kina. No tak, jestem na pewno w jakiś sposób zawiedziony, no bo no, gdzieś tam no, ta satysfakcja z tego wszystkiego została, delikatnie mówiąc, odebrana, no bo też... Oczywiście namawiamy, żeby chodzić do kina. I jeżeli ostrożnie, ale chodzić. Dopóki można, to chodźmy. Jeśli ktoś jest szczególnie zdrowy, to jest kolejna branża. Natomiast wczoraj miałem ciekawe doświadczenie, bo mieliśmy w basenie artystycznym czytanie Matki Witkacego, takie naprawdę eksperymentalne. Przyszło grono ludzi, około 40 osób i to była taka aż naprawdę chęć wejścia na scenę, chęć zrobienia tej sztuki, docenia tym, czym się zajmujemy naprawdę. Nie różnych innych rzeczy, na których się nie znamy, a wydaje nam się, że znamy, ale naprawdę koncentracja na tym, do czego się gdzieś tam uczyliśmy. Ale wiecie, jakie to będą piękne czasy, jak się to wszystko skończy. Wy głodni bycia na scenie, my głodni was. Oby to było jak najwcześniej.